Robert Skibniewski po meczu Anwil Włocławek, Polfarmex Kutno, wysokie zwycięstwo gospodarzy. Cóż, Anwil Włocławek w Hali Mistrzów nie przegrywa. Na całe szczęście nie przegrywa. Cieszymy się niezmiernie. Udało nam się wyrównać historyczny rekord klubu. I myślę, że każdy z nas cieszy się, że jest częścią tej historii. Myślę, że mogę tak powiedzieć. No i co najważniejsze, kontynuujemy właśnie tą zwycięską pasę na własnym parkiecie u nas w domu. Także cieszymy się niezmiernie i oby zakończyć ten sezon regularny właśnie bez porażki. Piotrek Stelma, który był na konferencji prasowej przed meczem, powiedział, że w szatni w ogóle nie rozmawialiście na temat tego, że jakiś rekord, że coś możecie być właśnie częścią historii tego klubu. 20 lat kibice Anwilu czekali na pasce 14 kolejnych zwycięstw w domu. No Piotrek ma zupełną rację. Nie myśleliśmy o tym, w ogóle nie rozmawialiśmy o tym w szatni. My jako zawodnicy powtarzamy to od początku sezonu. Trener uczyła nas na takie myślenie, żeby myśleć tylko i wyłącznie o następnym meczu. Tak też staramy się to robić. No i dzisiaj już po ostatnim gwizdku na spokojnie właśnie między sobą porozmawialiśmy, że 14 zwycięstwo, że wyrównanie rekordu i tak dalej. Także to był ten czas, ten moment, który poświęciliśmy na temat tego rekordu. My jako zawodnicy, tak jak mówię, skupiamy się na tym meczu, na każdym najbliższym meczu i po prostu chcemy go wygrać. To zwycięstwo zdobyte, wywalczone różnicą 26 punktów, to jak lekarstwo na ranę po porażce z Strefem Sopot. No tak, te dwie fatalne porażki w Tarnobrzegu, w Sopocie, myślę, że będą nam wszystkim siedziały dosyć długo w głowach. Taki jest sport. To pokazuje właśnie, jak potrafi być piękny, a z drugiej strony no, nie mieliśmy innego wyboru, jak tylko przyjąć to na klatę, zebrać się w sobie, postarać się o tym zapomnieć i właśnie skupić się na następnym meczu, o którym była wcześniej mowa. Polfarmex Kutno przyjechał do Hali Mistrzów, udało nam się odnieść 14 zwycięstwo i no i tak jak powiedziałem na początku, na pewno się cieszymy z tego. Czy Polfarmex Kutno to jest zespół, z którym chcielibyście zagrać w pierwszej rundzie play-off? Wszyscy z Kutna mówią, że nie chcą grać z Anwilem, ten Elkisiewicz tak powiedział na konferencji prasowej. No ja muszę odpowiedzieć tak jak do tej pory odpowiedziałem, że na razie o tym nie myślimy, nie kalkulujemy, mamy jeszcze 3 mecze do końca rundy. Teraz Toruń, bardzo ważne spotkanie, później Szczecin, który się rozkręca z meczu na mecz, no i Lublin. Także po kolei, krok po kroczku, myślę, że będziemy się spokojnie przygotowywać właśnie do tego następnego meczu. Robert Skibniewski, na co dzień grający z numerem 6, ale dzisiaj szczęśliwa cyfra to była 7, 7 punktów, 7 asyst, solidne zawody. No byłoby fajnie jeszcze może 7 zbiórek, tak, żeby oczko było takie. 777? Nie wiem, jak to można byłoby nazwać, ale nie, naprawdę fajnie, fajnie, że wygraliśmy. Może pierwsza połowa nie była w naszym wykonaniu najlepsza, ale jak już kiedyś rozmawialiśmy, że wolę wygrać brzydko niż przegrać ładnie. Fajnie, że Danilo się otworzył w tym spotkaniu. Myślę, że to napawa optymizmem. Robert Tomaszek jak zwykle wykonał kapitalną robotę. No naprawdę, myślę, że każdy miał fragment przebłysku i to świadczy o mocy tej drużyny. Tylko szkoda tego podania nie szkoda, niecelnego wsadu Dawida Jelinka, bo to mogło być zagranie sezonu. No tak, no ale może, nie wiem, nieprzygotowany fizycznie jest, może w nisko skacze. Nie, żartuję oczywiście, ale no szkoda. Kamil Łączyński powitał się kapitalną asystą między nogami do Kevina Bristola. To też mogło być zagranie sezonu, także no fajnie, że ta drużyna potrafi zagrać nietuzinkowo, daje dużo radości swoim kibicom, ale tonujmy nastroje, najważniejszy jest wynik końcowy, nieważne jak zaczynamy, ważne jak kończymy. Także najważniejsza część sezonu przed nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję.